Nie, to Beretta. O! Nie, Glock. O, jest. O, jest, nareszcie. Gościem dzisiejszego odcinka będzie pistolet Arex Delta drugiej generacji. Dobra, tylko jeszcze drugi tu powinien być, zaraz. Odcinek oglądasz dzięki patronom oraz sponsorom kanału. Firma Kaliber. Sklep Strefa Celu. Incorsa. Przedstawiciel marki Schmeisser. Dystrybutor broni Kałasznikow. Sklep strzelecko-myśliwski Puchacz. Słoweński Arex jest dosyć mało znany w Polsce. Głośniej o firmie zrobiło się po wygranym przez Works 11, dystrybutorze marki w Polsce, kontrakcie na dostawy pistoletów dla polskiej policji. Mowa oczywiście o pistolecie Rex 01, którego pokazywałem Wam już na kanale. Co ciekawe, firma Arex zaczynała działalność 25 lat temu, od produkcji maszyn i narzędzi. Z tego wynika druga ciekawostka. Duża część komponentów prezentowanej broni jest robiona na maszynach i liniach produkcyjnych, które Arex zaprojektował i wykonał. Prezentowane Rexy Delta to już druga generacja tych pistoletów. Po raz pierwszy kontakt z Deltą miałem w 2019 roku na targach MSPO na stoisku firmy Works 11. Od samego początku pistolet zrobił na mnie pozytywne wrażenie. Nowoczesny wygląd, bezkurkowa konstrukcja, to jest to, co lubię. Niestety po targach nie udało mi się bliżej poznać tej konstrukcji. Głównie ze względu na słabą dostępność pistoletu na rynku cywilnym. Dziś Arex próbuje ponownie podbić nie tylko polski rynek na fali popularności bezkurkowych pistoletów. Pistolet jest, słuchajcie, jakby poskładany z płaszczyzn pod różnym kątem. Zobaczcie, widać to dobrze tutaj na początku zamka. Widać to tutaj na kabłonku. Widać to nawet tu na spuście. Zobaczcie, spust nie jest półokrągły, tylko właśnie też poskładany z płaszczyzn. Jedyny półokrągły element tej broni to tutaj w tym miejscu, gdzie umieszczamy dłoń. No siłą rzeczy tu nie mogło być jakichś, wiecie, kątów, bo by było niewygodnie. Ale jeśli chodzi o pozostałą część architektury tego pistoletu, przyznać trzeba, że konstruktorzy byli bardzo, ale to bardzo konsekwentni. Pistolet dzięki temu rzeczywiście wygląda bardzo nowocześnie, bardzo futurystycznie. Mnie osobiście podoba się to bardzo. Nawet muszę przyznać, że ten pistolet przypomina mi trochę samolot F-117. Tak, ten, który jest budowany w technologii stealth, też z takich charakterystycznych pociosanych płaszczyzn. Wygląda to tak, jakby ktoś, słuchajcie, nożem po prostu skrawał kolejne tutaj i próbował właśnie te wszystkie obłości zniwelować właśnie poprzez takie charakterystyczne ciosanie. No oczywiście to, czy Wam się podoba, czy nie, no to jest jak najbardziej rzecz gustu, ale trzeba powiedzieć jedno, że pistolet pod względem swojej architektury i projektu naprawdę bardzo wyróżnia się na tle konkurencji. Cholera, tylko trzy. Dobra. Raz. Dobra, i teraz tak. Dycha, 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 dycha. Ale mi poszło do góry. Dobra. Zobaczymy. Na tarczy ujowo, ale bojowo. Taki był plan. Co drugi miał być. Także to się udało. Blachy, no to słyszeliście. No i to nie wiem, co to jest. To jest chyba jakiś rykoszet od blachy. Myślałem, że trafiłem. Okazało się, że jednak nie. Tutaj dyszka z dobiciem. Bez sensu. I dobra, tutaj. Zaraz sobie zaznaczymy. Oczywiście na zamku przyrządy celownicze i tutaj taka ważna informacja. Te przyrządy celownicze troszeczkę różnią się, jeśli chodzi o wersję pistoletu. Tu zwróćcie uwagę, że w tym modelu X mamy po prostu szczerbinę bez żadnych oznaczeń, bez żadnych punktów czy innych białych elementów. Natomiast oczywiście tradycyjna kropa znajduje się na muszce. Bardzo dobrze mi się strzelało z tych przyrządów, przyznam szczerze. Bardzo intuicyjnie, bardzo szybko można tą kropę tutaj posadzić w tej szczerbinie, ale gdyby ktoś chciał bardziej tradycyjne przyrządy, to znajdzie je na przykład w takiej właśnie wersji L i zwróćcie uwagę, tutaj już szczerbina jest jak najbardziej wyposażona w dwa białe punkty.
Arex Delta drugiej generacji to typowy przedstawiciel bez kurkowców z plastikowym szkieletem. Pistolet działa na zasadzie krótkiego odrzutu lufy z przekoszeniem, gdzie rolę rygla pełni komora nabojowa. Mechanizm igliczny jest wstępnie napinany, a iglica spoczywa na wewnętrznej blokadzie, czyli identycznie jak w Glocku. W czasie ściągania spustu szyna spustowa w pełni napina iglicę i zwalnia blokadę, po czym następuje wystrzał. Broń oczywiście jest w pełni bezpieczna podczas noszenia z nabojem w komorze. Pistolet zasila amunicja 9x19 mm parabelum. O, tak to jest, jak się ma za dużo pistoletów. Nacięcia w pistolecie nie są zbyt agresywne. Oczywiście bardzo mocno swoją fakturą nawiązują do reszty architektury pistoletu, ale trzeba przyznać, że widziałem bardziej agresywne nacięcia, chociażby na przykład w ostatnio prezentowanym Walterze PDP. Powiem tak, mnie z tych nacięć korzystało się dobrze, ale wolałbym, żeby były po prostu bardziej agresywne. Co nie zmienia faktu, że tutaj nie zauważyłem na razie żadnych kłopotów przy przeładowaniu broni. Nie, ta jest przyspawana, ta nie, ta też nie była przyspawana. Dobra. Nareszcie. Dobra. Środek. No, bardzo ładnie. I bardzo ładnie, no tak, no. Trzeba się troszeczkę przyzwyczaić do tego troszeczkę szarpnięcia. Jest trochę. Tak jakbyśmy strzelali po prostu z krótszego pistoletu, takiego subkompakta. A to nie jest przecież subkompakt. Ale wrażenie jest takie właśnie troszeczkę silniejszego kopnięcia, charakterystycznego dla malutkich pistoletów. Ale ogólnie trzeba przyznać, że odrzut i podrzut broni jest na zadowalającym poziomie. Chwyt broni, a właściwie jego struktura też jest bardzo dobrze zaprojektowana. To jest taka charakterystyczna tarka. Wygląda to tak jak taki chwyt sportowy. Świetne są te tarki, bo one wręcz przyklejają się do dłoni, zarówno wiecie, suchej, jak i mokrej. Ja bardzo lubię tego typu fakturę. Podobna została zastosowana m.in. w pistoletach Hellcat czy w Zigach 365. Tutaj również to mamy. To jest naprawdę bardzo fajne, nowoczesne rozwiązanie. Zobaczcie, ten chwyt jest cały pokryty tą tarką, również tutaj te powierzchnie. I działa to bardzo dobrze, natomiast trzeba pamiętać, że troszeczkę bardziej ta tarka jest narażona na jakieś tam ubijanie jakiegoś kurzu, brudu i ona po jakimś czasie może być po prostu brudna, ale wystarczy wtedy jakaś gruba szczotka i takie wiecie, czesanie chwilkę po tej tarce i na pewno ten brud można stąd spokojnie wymieść. Ale tutaj za tą fakturę naprawdę ogromny plus. Prezentowane dziś modele to Delta L, czyli typowy pełnowymiarowy pistolet wielkości G17 i Delta X, która jest przedstawicielem bardzo dziś popularnych crossoverów, czyli pistoletów z pełnym chwytem i kompaktowym zamkiem. L-ka jest dodatkowo wyposażona w gniazdo pod kolimator. Na górze zamka, jak widać, tak, teraz wystający element, broń jest przeładowana, a ten mały cyngwajs pokazuje nam, że w komorze znajduje się nabój. Ten znacznik, muszę wam powiedzieć, że jest jednym z lepiej zaprojektowanych. Zazwyczaj te znaczniki to są na przykład odstające, prawie niewidoczne pazury wyciągu łusek. Tutaj ten znacznik, tak, od razu widzimy, bo jest na górze zamka i po drugie jeszcze, na tyle on odstaje od korpusu, od powierzchni zamka, że można go po prostu wyczuć dobrze pod palcem. Nawet myślę, że w cienkiej rękawicy też byście go po prostu wyczuli. Tu naprawdę świetna robota. Oczywiście umówmy się, Arex nie jest jedyną firmą, która robi znaczniki obecności naboju w tym miejscu, ale osobiście uważam, że to jest jeden z najlepszych patentów i jeśli już robić, to właśnie tu i w taki sposób. Dobrze, krótki. 25 metrów, tylko dla was. 5 strzałów. Żeby mi potem tam nie pisali w komentarzach, że kwiatek tylko na 7 i na 7. Środkiem jest, znaczy 0 oddychy kwiatkowskiego, dobra? 5 strzałów. Skup się. Już widzę. Nie, nie filmuj tego. 5 strzałów celem. Cel był tu. A raz, dwa, trzy, cztery. No i któryś z tych, no po prostu któregoś nie zamazałem. Także jak widzicie, poszło. Lewo, dół. Tak, to jest wina amunicji. Dobrze.
Jak piszecie, że macie lepsze wyniki na 25 metrów, to koniecznie też mi w komentarzu napiszcie, z jakiego pistoletu strzelacie. Bo ja bym na przykład chciał, żeby ktoś napisał, na przykład zrobił tutaj taką kończynkę i napisał Rex Delta. No i wtedy rzeczywiście ja się zasmucę. Ale inny pistolet, wiecie, no to już inna konkurencja, inna para kaloszy. Tu na końcu zamka widać doskonale jeszcze jeden znacznik. Ta czerwona kropka informuje nas o tym, że iglica została napięta. To jest koniec iglicy i ona sobie tutaj wystaje. Oczywiście po oddaniu strzału, gdyby zamek się nie przeładował, no to oczywiście zwróćcie uwagę, tego znacznika tutaj nie widać. Zobaczmy na szybciutko, co jest w pudełeczkach z naszymi Arexami. Zestawy się różnią. Inny zestaw dostaniemy z wersją full size i inny zestaw dostaniemy z wersją kompaktową. Dlaczego? Dlatego, że wersja full size dodatkowo jest, jak to się mówi, optic ready. No i słuchajcie, tutaj wielkie, miłe zaskoczenie, a mianowicie cała masa płyteczek. Ja to lubię, ja to bardzo szanuję. Są płyteczki, są śrubeczki i można rozpocząć zabawę. Bardzo lubię, jak firmy rozpieszczają użytkowników, także za płyteczki bardzo duże brawa. Tu mamy jeszcze jakiś bardzo fajny manual, instrukcja użytkowania w języku polskim. To są magazynki, z tego co widzę, po prostu Arexa, metalowe, zresztą oblogowane, z pomarańczowymi donośnikami. Magazynki 17-nabojowe, przy czym zwróćcie uwagę, że te magazynki można kupić albo ze stopką taką zwykłą płaską i one wtedy mają 17 nabojów, albo ze stopką plus 2, taką już, wiecie, obszerniej wyglądającą. No, gdyby ktoś potrzebował więcej amunicji, magazynki są naprawdę bardzo dobrej jakości. Mamy dodatkowe 3 nakładki na chwyt o różnych rozmiarach, czyli w sumie są 4, też bardzo duży szacun. I to, co mi się w Arexach bardzo podoba, to słuchajcie, po prostu bardzo bogaty przybornik do czyszczenia. I to powinien być ABC każdego zestawu, moim zdaniem. Wiecie, nie danie naprawdę wyciorka, to jest dziadowanie zwyczajne. A tu mamy bardzo fajny zestawik, ja zresztą lubię ten zestaw, bo jego można schować sobie gdzieś, wiecie, o, tu w kieszeń. I zawsze mieć przy sobie, tak wiecie, na wszelki wypadek. Chwyt jest ułożony pod bardzo dobrym kątem względem zamka i muszę Wam przyznać, kiedy przyłoży się Deltę do na przykład Glocka 19, odnosi się wrażenie, jakby ten chwyt był postawiony bardziej do pionu tak o 2-3 stopnie. I przyznam szczerze, że mam trochę zagwozdkę i nie wiem, czy wynika to po prostu z tego, że rzeczywiście ten chwyt jest bardziej pionowo ustawiony względem zamka, czy po prostu został inaczej podcinany i takie odnosimy wrażenie. No nie da się jednak ukryć, że projekt tego chwytu, właśnie kąt, pod jakim znajduje się względem zamka, jest naprawdę świetny. Broń można bardzo szybko wyprowadzić na cel, bardzo szybko zgrać przyrządy i myślę również, że jest to wszystko dzięki temu, że tak właśnie zaprojektowano architekturę tego pistoletu. Nieczęsto mówię o wiatrówkach, czyli broni pneumatycznej. Zazwyczaj ta broń kojarzy nam się z taniochą za 300 zł. Tymczasem broń tego typu może być tak samo skuteczna i celna jak broń palna. Oczywiście pod warunkiem, że kupicie na przykład szwedzkiego Mavericka. Wprawdzie wiatrówka kosztuje tyle co dobry karabin, ale daje ponoć taki sam fan ze strzelania jak mało która broń. Mavericki sprzedawane są w różnych kalibrach i długościach i dostępne są u głównego dystrybutora marki w Polsce, czyli Incorsie. Igrzyska w Tokio już za nami. Zgadnijcie, jaka strzelba okazała się bezkonkurencyjna w rękach sportowców. To Beretta DT11. W sumie zawodnicy Beretta Team zdobyli w Japonii aż 9 medali. 3 złote, 3 srebrne i 3 brązowe. Zawodnikom gratulujemy, a po mistrzowską DT11 wpadnijcie do sklepu Kaliber, głównego przedstawiciela marki w Polsce. IMI Defense to producent pancernych akcesoriów do broni, jak kolby, łoża, chwyty czy magazynki. Duży wybór tych akcesoriów znajdziecie w strefie celu. Prezentowana na foto kolba posiada dodatkowe gniazdo na zapasowy magazynek. To ciekawe rozwiązanie dla tych, którym wciąż brakuje amunicji w obrębie broni. Z firmy Buos dostałem ostatnio bardzo ciekawy zestaw toreb i pokrowców na elektronikę. Pokrowce chronią sprzęt przed kurzem, wodą, a jednocześnie są klatką Faradaya, która chroni elektronikę przed falami elektromagnetycznymi czy zdalnym odczytaniem danych. Pokażę Wam te zabawki już niedługo w mini recenzji. W sklepie Puchacz w Piotrkowie Trybunalskim nowa dostawa Zigzauerów i pistoletów Heckler & Koch. Wśród nich bardzo poszukiwane 320 w wersji kompaktowej i wojskowe M18 oraz sportowe Hecklery OR Match. Link wrzucę Wam w opis.
O, teraz mi ładnie wchodzi. Oj, pięknie! Spust delty jest identyczny jak w Glocku. Krótki bieg jałowy, napinający w pełni iglicę, przełamanie podobne do Glocków piątej generacji oraz krótki i wyczuwalny reset. Waga także identyczna jak w Glocku piątej generacji, czyli 2,7 kg. Moim zdaniem w sam raz jak na pistolet bojowy. To co odwaliłem na jednej tarczy, to jest coś bez nazwy. Zobaczcie, pięknie, nie? Ciach. Ciach, tu był wcześniej, dobra, tu pięknie mi poszło. Zobaczcie, co ja tu nawyprawiałem. Wszystko dookoła, nawet na liniach, ale nic w środek, dobre. No, ale nie, już sobie rozkminiłem troszeczkę spust. Już trochę, wiecie, tam te przyrządy, już też złapałem troszeczkę ergonomię tego pistoletu, ona jest zupełnie inna niż Glocka. Znaczy, no zupełnie inaczej się trzyma, zaczyna jak każdy pistolet, nie? Więc trzeba troszeczkę się tam inaczej trochę poukładać. Ale już teraz to jestem tu zadowolony. Zwróćcie uwagę, że w tym miejscu, jak i po drugiej stronie, znajduje się taka charakterystyczna, słuchajcie, półeczka. Z jednej strony można oczywiście tutaj odłożyć sobie palet wskazujący, no ale z drugiej strony ona pełni też bardzo ciekawą funkcję, o zobaczcie, podparcia dla naszego kciuka, też na takiej tarce, na takiej małej półce. Do tej pory właściwie takie rzeczy zamawiało się albo były dostępne tylko w jakiejś customowej broni. Teraz mamy coś takiego po wyjęciu z pudełka. No i jeszcze gniazdo magazynka, jak widzicie, jest lejkowane. Mam nadzieję, że to widać. To nie jest jakieś mocne lejkowanie, ale już na tyle duże, że naprawdę bardzo łatwo jest wymienić szybko magazynek. I tak naprawdę też lejkowanie tutaj jest już też cechą charakterystyczną nie tylko broni sportowej, ale także defensywno-ofensywnej. No nie, serio, naprawdę? Na głowę. Nie, kurna, no ale... Orzesz, ale zupa! Dobra, nie, Walery mówił, że świeża deszczówka. Klapek mi zassało. O, ty, ale powiem ci, że to był dobry pomysł. Załaduję, przeładuję i wrzucę go do brei. Sprawdzimy, czy uda nam się zepsuć. Zrobimy test Moschnera. Ból. Niech też coś ma z wakacji. Niech se chwilę poleży. Czekaj, jeszcze tu zrobimy trochę, żebym ja go znalazł potem. Jak widzicie, działa. Trochę celność stracił. Oczywiście to, wiecie, to przez wodę i piach. Nie, żartuję, ale trochę opornie spust chodzi, trochę grzechocze. Ale powiem wam, że... No niech się jeszcze tam trochę wykąpię. Przynieś mi jakieś wody, nie wiem, coś... Zjemy! Szybka przekąska, słoweńska oczywiście, bo pistolety są słoweńskie. To będzie kryńska kiełbasa. Albo kolbasa, jakby ktoś powiedział. Umówmy się, kupiłem po prostu naszą wieprzową z solą i pieprzem. I tak mniej więcej właśnie jest ta krynicka robiona. Co ciekawe, to jest ich dobro narodowe. Dodają jeszcze do tej kiełbasy koniecznie, z tego co słyszałem, podsmażany boczek. Nie wiem, czy w tej jest podsmażany boczek, ale kolega, który Słowenię bardzo często odwiedza, mówi mi, że ta krynicka smakuje jak nasza dobra polska. Tylko taka dobra, wiecie, nie jakaś tam taniocha, tylko trzeba kupić dobrą kiełbaskę i wtedy będzie smakowała jak krynicka. Wystarczy ją, słuchajcie, pokroić na parę plasterków. Do tego dodajemy trochę chrzanu z jednej strony, z drugiej strony trochę musztardy i koniecznie trochę małych korniszonków. O. Może nam się nawet wybrać trochę z gorczycą. No. I słuchajcie, jakbyście pojechali na Słowenię, do Słowenii, to jakby ktoś was chciał, tak wiecie, ugościć na szybko, to by wam przygotował właśnie kryńską kiełbasę. I po prostu wybieramy sobie kawałek, maczamy trochę w musztardzie, trochę w tym wspaniałym chrzanie.
korniszonek i już. Smacznego. Nabój zgubiłem. No leci. Tamten. Co? Nabój zamów. No. Czekaj, jeszcze go trochę przepłuczę. Nie, magazynek. Dobra. Ale strzela. Czekaj. No dobra, zobaczymy potem. Jak myślisz, pożyczy mi jeszcze ktoś broń na recenzję? Czy już po tym nie? Też mi się tak wydaje. Zatrzask magazynka oczywiście został zdublowany i od razu działa po lewej i prawej stronie, ale zwróćcie uwagę, jak został też bardzo dobrze zaprojektowany i wkomponowany w resztę chwytu i architektury pistoletu. Wygląda to rzeczywiście ładnie, ale trzeba jednak pamiętać o jednej rzeczy, że ten przycisk dość nieznacznie wystaje poza obrys chwytu. Z jednej strony to dobrze, bo nie uruchomimy go przypadkowo, z drugiej strony trzeba jednak pamiętać, że w czasie ekstrakcji magazynka trzeba ten tutaj przycisk mocno kciukiem wdusić w głąb tego chwytu. Ten przycisk również nie jest zbyt duży, więc trzeba wziąć to pod uwagę. Myślę, że jak ktoś by miał jakieś bardzo grube paluchy, to może ten przycisk był dla niego za mały. Dla mnie było wszystko oczywiście ok. On jest w dobrym miejscu, natomiast na jedną rzecz trzeba zwrócić uwagę. Otóż może być tak, że po wyjęciu z pudełka, kiedy załadujecie pełen magazynek i podepniecie go, to się okaże, że ten przycisk będzie tak twardy, że nie będzie go można wcisnąć. Powiem szczerze, że trochę mnie na początku to, wiecie, zaskoczyło, ale z drugiej strony tak sobie przypomniałem. Testowałem CZ-kę P10C i ta też po wyjęciu z pudełka miała bardzo twardy zatrzask zamka w tylnym położeniu. Właściwie po wyjęciu z pudełka i odciągnięciu zamka, żeby zwolnić zamek przyciskiem, trzeba było przyłożyć, wiecie, dwa kciuki. I co ciekawe, słuchajcie, ustąpiło to w momencie po wystrzeleniu kilkudziesięciu strzałów. Tam się wszystko jakoś, wiecie, ułożyło i dotarło. I tak samo stało się przy okazji Delty. Rzeczywiście ten przycisk był troszeczkę oporny, trochę twardo działał, a już prawie w ogóle przy pełnym magazynku i próbie ekstrakcji magazynka. Natomiast oczywiście wszystkie te bolączki ustąpiły po wystrzeleniu bodajże chyba tam dwóch czy trzech magazynków. Wszystko się ładnie tutaj dotarło i już od tamtej pory działało bardzo dobrze. W tym miejscu oczywiście mamy zatrzask zamka w tylnym położeniu, również zdublowany. Zatrzask jest w bardzo dobrym miejscu, jest niewielką dźwignią, niewielkim takim przyciskiem, ale łatwo można wyczuć go pod palcem. Wszystko ładnie działa, zarówno po lewej, jak i prawej stronie i tutaj nie ma się po prostu czego czepiać. Ogólnie trzeba powiedzieć, że pistolet jest naprawdę bardzo ładnie wykonany. Wszystkie elementy są bardzo ładnie spasowane. Wszystko do siebie tutaj naprawdę świetnie pasuje. Pistolet tworzy jedną taką naprawdę fajną, jakby wyciosaną nożem bryłę. Bardzo wygodnie można go uchwycić. Wszystkie manipulatory i wszystko jest naprawdę tutaj na swoim miejscu. I za ergonomię tego pistoletu naprawdę ogromny plus. Mało kto o tym mówi, ale Delta jest pistoletem modułowym. Można z plastikowego, nienumerowanego, co ważne, chwytu wyjąć szczątkowy szkielet. No niestety nie jest to tak samo proste jak w przypadku Ziga 320 czy Masady, gdzie po wyjęciu jednej dźwigni możemy wyjąć cały szkielet. W wypadku Rexa trzeba wybić dwa piny. No i sorry, że wam tego nie pokażę, ale nie miałem w domu tak małego wybijaka. Trochę szkoda, że nie rozwiązano tego prościej. Żeby rozłożyć pistolet Delta, jest to bardzo prosta czynność. Otóż wykonujemy mniej więcej ten sam ruch jak przy rozkładaniu pistoletów Glock. Odciągamy w dół dwa takie wąsy, które znajdują się nad kabłąkiem, ale teraz, co ciekawe, nie zsuwamy zamka, tylko po prostu go zdejmujemy do góry. I w taki sam sposób oczywiście broń można złożyć. Wystarczy nałożyć go tutaj w tym miejscu i
energicznym ruchem odciągnąć zamek do tyłu, żeby wszystko się zablokowało. Muszę przyznać, że bardzo podoba mi się ten sposób rozkładania i składania broni. Po rozłożeniu, jak widzicie, naszym oczom ukazuje się znany widok z większości różnych bezkurkowców. No, oczywiście zostało to troszeczkę inaczej zaprojektowane, ale tak naprawdę koncepcja jest bardzo podobna do tej zastosowanej w Glocku. Jeśli chodzi o wnętrze tego szkieletu, wykonane wszystko jest naprawdę bardzo ładnie i bardzo precyzyjnie. Wnętrze zamka, jak widać, także jest bardzo podobne do tego w Glocku. Oczywiście troszeczkę inaczej jest to wszystko poukładane. Bardzo podoba mi się w pistoletach Arexa tutaj schowana wewnątrz zamka, schowany wewnątrz zamka pazur wyciągu łusek. Dzięki temu on nie wystaje tutaj nigdzie, co oczywiście dodaje tylko i wyłącznie urody pistoletowi. Po zdjęciu plastikowej płytki oporowej możemy wyjąć w prosty sposób iglicę, cały mechanizm właściwie, bo to iglica wraz ze sprężyną. No i też zwróćcie uwagę, że iglica, jak widać na załączonym obrazku, jest wręcz identyczna jak w pistoletach Glock. Jak widzicie, lufa jest również bardzo podobna do tych w innych pistoletach bezskórkowych z charakterystyczną powiększoną komorą nabojową. No i tutaj jeszcze pokażę Wam urządzenie powrotne. To płaska, prosta sprężyna na stalowej żerdzi. Duży plus za jakość wykonania tych elementów. Lufa, tylko dodam, jest wykonana w takiej tradycyjnej technologii wiercenia gwintu wewnątrz lufy. Czapeczka Waltera PDP i dorzuciłem Ci tu jeszcze trochę smyczek i dorzuciłem Ci jeszcze broloczek Glocka. Słuchajcie, to oczywiście finał konkursu z odcinka Waltera PDP. No, akurat tak się złożyło, że kolega po prostu mógł podjechać na strzelnicę, więc odbiera sobie oficjalnie z moich rąk. Gratulacje. Oczywiście pozostałe nagrody poleciały pocztą, a tu się bardzo cieszę, że się spotkaliśmy. Ja też się bardzo cieszę. Jak urlop minął? Bardzo dobrze. No to świetnie. Dobra. Spokojnie, pogoda cudowna. Okej. Okay. Tylko wypoczywać. Super, gratulacje jeszcze raz. Do pracy. I do zobaczenia. O Jezus, co ty. No dobra, to my wracamy do pracy i ty też. Na razie, cześć. Również duży plus za wagę pistoletu. Słuchajcie, ten pistolet, a jest to crossover, czyli wiecie, kompaktowy zamek, pełnowymiarowy chwyt, waży 550 gramów bez amunicji, bez magazynka. To powiem Wam szczerze, że widziałem subkompaktowe jednorzędowce, które potrafiły ważyć ponad 600 gramów, więc wynik naprawdę bardzo dobry. Niesie to ze sobą pewien plus i niestety minus. Plusem na pewno jest to, że przy pasku po prostu nosimy mniej, tak? Wiecie, przy codziennym noszeniu im mniej waży cały pistolet z amunicją, no po prostu tym lepiej, no będzie to bardziej komfortowa broń do przenoszenia. Jednak trzeba pamiętać, że przy małej masie pistoletu i krótkiej lufie ta broń będzie po prostu nas mocniej szarpała podczas strzelania. Ten pistolet, ja zauważyłem, że on mniej więcej kopie jak taki źrebaczek, coś jak właśnie pistolety subkompaktowe. Tylko po prostu zwracam Wam na to uwagę, że jest to lekki pistolet o krótkiej lufie, więc po prostu może czasem trochę mocniej targnąć. Można powiedzieć, że Delta drugiej generacji to kolejny Turbo Glock, albo jak mawiają Glock Killer. Wygląda bardzo nowocześnie, jest modułowy, ma świetną ergonomię i fakturę chwytu i bardzo dobrze strzela. Z pewnością będzie mocnym konkurentem na rynku bezkurkowych pistoletów. Cena 3300 zł za wersję z montażem pod kolimator wydaje się całkiem rozsądna, jednak trzeba przyznać, że to średnia półka cenowa. Z drugiej strony za tę cenę dostajemy pistolet w standardzie, za który u znanego producenta zapłacilibyśmy co najmniej 5 stów więcej. To tyle na dziś. Dziękuję bardzo za wspólnie spędzony czas. Zapraszam do lajkowania odcinka, subskrybowania kanału i jak możecie, to wpadnijcie także na Patronite'a. Michał Kwiatkowski, widzimy się za tydzień. Ty, ja to się normalnie czuję tutaj dzisiaj jak na wakacjach. Nie wiem, czy nie zabiorę żony i dzieciaków. Będzie urlop życia.